Cześć, siemano, mordy, witajcie, jestem Maty, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii, tak jak obiecywaliśmy. No i standardowo, jak miał być ze mną w ogóle Michał, także jest, także przywitaj się. Siemanko. No i zapraszam oczywiście na pierwszy odcinek do Michała, ja czas oczywiście na 15, bo tak będziemy właśnie z takim czasem grali. No i Michał robi sobie u siebie właśnie oprowadzkę po gospodarstwie, także... No to takie sprawy związane z tym ustawianiem przy takiej tej gry, takie rzeczy to było mi powiedziane. Więc no zapraszam, link w opisie do kanału właśnie Michała na pierwszy odcinek. No i co? Może no zacznijmy już od razu od tej oprowadzki. Od razu może widzieliście na wstępie Krajżaga! O właśnie, Krajżaga 180 tam przez podwórze jazda z tematem. Także mamy tutaj New Hollanda. Był ładny, więc no wziąłem go. Header oczywiście tutaj stoi w krzaczorach. Myślę, idę pokrać trochę. Jak się kurde rozwiniemy, to się kupi też i wózek do niego. Ja idę pokrać trochę. Tak. Ja wbijam tu i zobacz. Ty nie mogę wbić, tak? A dobra. Ja wbijam normalnie. Mamy przyczepę. Taki kolor inny w sklepie wydawał się ładniejszy i chyba będę ją malował na drugi sezon. Więc... Weźmiemy spraya do garażu. Tak, i będziemy malować. Ej, Halina, dawaj worki. Tak. Dzisiaj sobie w ogóle sprzedamy te złoże, bo sobie kosiłem na odcinku Michała. Czekaj. No, ale żeś sąsiad dupę wypiął. Dupę wypiął, nie może przyjść. Dobra, w dwójkę to nawet nie przejdziemy. Zamykamy. No i co, tutaj mamy mój koń do pociągu tego wszystkiego, czyli New Holland. Te piąteczka. Ej, nie zabrałeś mi tego. Podwykonawcy. Zabierz mi od razu. Dobra, zabiją. A zapisywanie od razu. A sąsiad wyda trochę pieniędzy, a ja nie wiem na co. Tak. Nie pochwalił się. Wyrósł z gospodarstwa, dobra. Dobra. Już nie mam prawa, już nie mam kluczyków. Nie ma, kurna tam. Kto ci dał pozwolenie? Tutaj mamy talerzówkę oczywiście. Myślę, że wam się taka spodoba. Ładnie z New Holandy wygląda, więc no... Ukradnę ją sobie kiedyś. Kradziona. Nie, nakupiona za własne pieniądze. Tutaj nie. Czekaj, teraz pytanie. To drzewo to kiedyś chyba wytniemy, nie? Tak, tutaj obalimy, bo to kurna jak pójdzie to Tu się opora wybuduje. Nowa brama, zobacz, to trzeba jeszcze malować, bo to takie z Olixa my pojechali ostatnio gdzieś na szybko, bo brama to leżała tu w szakach. Siatkę już tobą założyli się poszprajowane. Tak. Ocynk na zielono chyba ty. Dobra. To więc... Patrz co w ogóle mamy bujaczki takie same i praktycznie w linii prostej. Ty no. Ta zarosła, ty trzeba wykaszarkę kupić chyba w tym sezonie. A jak? Tu będziemy grillować, będziemy kurna robić. Przychodziłem tutaj, tu generalnie była impreza i tu była impreza, a jeszcze przed tą studową była impreza, ale o więcej nie będę mówił. Tu nie będę mówił co jest w tych workach, mniejsza z tym. I tak, to już jest ostatni mój... Sprzęt nowy, Amazon tam siewnik. Jeszcze nawóz na sezon. Tak. Wzięliśmy, już kupili, bo tani był, więc kupowaliśmy, nawet nie patrzyliśmy. Michał od razu... Lecę do roboty. Dobra. Michał tak samo sobie kupił paletę. Dobra, także no co, nie będziemy przedłużać, bierzemy New Hollanda i przyczepkę i lecimy. No, ja sobie będę gruberował, bo to pole moje nie wymaga zaorania. Także je sobie zgruberuję w połowie, a resztę sobie dokończę u siebie i zacznę sobie orkę. Także wyjeżdżamy właśnie, jeszcze odbijanie kierownicy. I jeszcze może powiedz co pomyśleliśmy z pługiem. O, żeby właśnie. Za bardzo w koszty nie lecieć. Żeby właśnie też no nie wydawać dwa razy niepotrzebnie pieniędzy. Pomyśleliśmy, że zrobimy tak, że no ja teraz wypożyczyłem maszynę, czyli ten pług, bo właśnie nasza gleba, znaczy musimy przeorać, no. I zrobimy tak, że ja wypożyczę i sąsiadowi też pożyczę. A ja sąsiadowi oddam połowę wypożyczenia za to. Czy nawet tam pójdziemy na jakąś seteczkę po robocie. No także wtedy wiecie o co chodzi, że wydamy około tam mniej więcej 300 euro każdy, a zamiast 600 każdy. No 300 euro co prawda, ale na początek no każdy grosik się dla nas tu liczy. Tym bardziej, że będzie nam się ciężko na początek rozgrywać, bo jak widzicie mam bardzo mało maszyn, a już w pierwszym sezonie będę mam potrzebne takie maszyny jak opryskiwacz, rozsiewacz nawozy i te sprawy. Sąsiad, ja w ogóle nie wiem gdzie skup jest ty. A skup? Sąsiad? Nie wierzę. Co? Weź chodź zobacz kto tu podpalił. No ktoś podpalił, ja nie wiem kto. No chodź szybko do mnie. Tu przez miedza pójdziemy do sąsiada.
Zobacz, co tu się stanęło. Ja tu właśnie przyjechałem. O matko, ty tutaj... Ja patrzę, nie? Tak jadę tym krumerkiem, patrzę w oddali. Ty, coś rośnie, tak w momencie. Znowu nie? Rośnie, ty. No, i tak patrzę, coś tak rośnie w momencie. Kwarantanna mówię. Jakaś. Ty, co to się dzieje, nie? O matko, Sumbia, to jeszcze raz tu musi przyjechać. Czym prędzej. Ale ja się cofnę do końca pola, bo patrzę, do końca pola wyrośnie. Trochę ci go dźwiga, ale... Jak się tura założy, będzie elegancko. No, albo obciążniczek sobie kupię. Ja muszę jechać w prawo, czy gdzie to jest? Sąsiad się jeszcze nie odnalazł na moim... Ja to wszystko ty znam. Już mówię właśnie, bo może niektórzy mogą nie wiedzieć, że to jest... Właśnie. Michała mowa. Testujemy ją. To jest testujemy przed wydaniem, będzie wydana. Na pewno seria nie skończy się przy wydaniu mapy, ale już będzie wtedy mapa publiczna. Chyba... Tu są... Dobrze jadę na polskie ziarna. Skup. Wiesz co, tu jest tylko jeden skup, także jedziesz, musisz jechać dobrze. Tutaj są. Tutaj jest, dobra. A skupu sąsiada, to jest ten twój sąsiad tutaj taki. Zaznaczyłem tu się. Tu jest skup polskie ziarno, coś takiego. Nazwałem już. Legalne. Dzisiaj dodawałem, a już nie pamiętam. Tutaj, żeby dobrze najechać, bo to jak źle najedzimy, no. To... Coś czuję, że ten skup będzie musiał kiedyś się rozbudować, bo... Bo no jak widzicie, to tutaj jest dosyć nisko, jakbyś sobie kupiły landary, przyczepy i te sprawy, to... No i elegancko się sypie. Też fajnie właśnie mamy tą możliwość, że mapa jest moja, takie rzeczy i nikt nie będzie się do mnie przywalał. A tym bardziej, że ja mogę sobie to robić, właśnie jestem współautorem mapy, chociaż ja większość zrobiłem. Także no, też nie muszę się raczej nikogo pytać o to, czy mogę po prostu zedytować czy takie rzeczy i po prostu możemy sobie robić to jak chcemy. No. Także właśnie poprowadzimy tę serię tak po swojemu, jak to tylko nam się będzie chciało. No. Tu już dojeżdżam, kurwa. Dobra, już tak latałem tam przy tobie, bo musiałem i tak poczekać, aż te chwasty mi do końca roku pola wyrosną. Bo wiesz, nie, przegruberuję, a za chwilę urosną i będę musiał i tak to jeszcze raz zrobić, to czekałem, chcę. No generalnie też fajnie, bo nie mamy za dużych lagów, ten kto dołącza przynajmniej dzisiaj, ale normalnie też nie mamy, także no też ten drugi nie będzie musiał tylko stać, tylko też będzie mógł sobie ogarnąć, także na pewno to będzie plusik. O, w sumie to ja już mogę jechać na skup, bo tam właśnie mamy już swój pług, przyprowadzili nam dzisiaj, zwolnili o 8 rano, że kurde, już jest tam dostarczony. Już leasing wypożyczony. Tak, bo jeszcze tam jakiemuś sąsiadowi. Tutaj będziesz koło mnie sobie przejeżdżał. Brali opryskiwacz. Też przywozili to, od razu nawet zabrali i nasz pług. Właśnie tak teraz powiedziałeś, to do pryskiwacza, nie? Nie będziemy pryskać, będziemy bardzo musieli uważać na biedzę. Wiesz czemu? Pewnie się ten też pryska. Bo są te. Nie, bo sobie jest ustawione chwasty, na biedzach, nie chwasty, widzisz? Chwasty. Chwasty. Bo no. Tak ładnie wyglądają, nie? Ale jak je opryszczemy, to już tak ładnie nie będą wyglądać, tak. Tak, będziemy musieli uważać. Delikatnie się tam zrobi. Tam setka randapów będzie. Tutaj czy nie? Tutaj, tutaj. A ty już przyjechałeś koło, wie? No. Czekaj, gdzie ty jesteś? Aha, dobra. Trzeba puścić, jazda. Bo jak tam poszedł przez mnie, to prosto. No ja sobie tak mogę dzisiaj latać, bo ja tylko mam sobie te gruberowanie i to mam małe pole. A ten. A nie chcę go zrobić całego, bo chcę to sobie u siebie dokończyć, także. Także sami wierzcie. Także mogę sobie latać, patrzeć co tam sąsiad kradnie i też sprawy. Szlaban otwarty. Ten w ogóle pułk to mi przypomina pułk z 17. No bo już był w 17 przecież. No. Zobaczymy jak będzie w ogóle moja machina no, szła. Ale ci powiem, że fędziorek, ja tak czuję ten gruberek, może nie jakoś strasznie, ale ja tak troszeczkę mu spada. Ten, ale ładnie chodzi. Pod górkę jedzie. Ładnie on wygląda w ogóle z tym. Generalnie wszystkie ciągniki ładnie chodzą i kombajny w 19. No ale możecie napisać mi co sądzicie o tym terenie, bo naprawdę dużo roboty przy nim miałem. To mi ja myślę, że warto było. Ogólnie to też będziemy mogli robić takie coś, że jak będziemy już mieli większe pola, to będziemy mogli sobie na przykład pomóc na kombajny. Łączyć je, też będziemy woli fajnie te pola, żeby to. Na przykład to pole co ja teraz mam, jakbym sobie połączył z tym, no to już będzie landara, nie? No to... Więc jeszcze tak tego zaoszczędzimy. Leksjonem wjedziemy, to... Jestem ciekawy, czy wytrwamy tutaj, na tych małych maszynach. Będzie taki moment, że będziemy naprawdę praktycznie wcale się nie rozwijać, a później jak zaczniemy coś czuje, to będzie boom. No nie? Nowe maszyny cały czas i landy, no. Ja właśnie o tym myślałem. No i pewnie będą też takie komentarze, czemu nie zaczęliśmy od małych, czy takich polskich ciągników,
No, ale to nie warto, bo to są pobugowane takie rzeczy. No, na razie, no, jak chcemy zrobić taką polską serię typowo, to no, nie będziemy się bawić jeszcze te całe no, kursusy. A? Ja już bo są szykuję bugową drugą mapę, także być może tam sobie inaczej zaczniemy, jak tu skończymy. O, ja tu zagon zrobię, bo to będzie nieobracane. Ale wtedy jak już będzie ta druga mapa zrobiona i te sprawy jak już tu będzie pokończone, no to już na pewno będzie też dużo innych maszyn, także już wtedy olejemy sobie całkowicie najpewniej oryginalne i będzie dużo lepiej. Ty wyobraź sobie, jakbyśmy sobie kupili tutaj największy opryskiwacz. Kurde, cała mapa na raz. Tak. Byśmy się tylko pytali sąsiada, sąsiad komu ci tam, co? Tylko byśmy do wszystkie kontrakty od razu brali, bo byś... Tak, dorzuci się do oprysku i jazda. Ty właśnie, a ja tak sobie teraz myślę, nie? Że ja sobie kontrakty przecież porobić, jak mi się będzie nudzić teraz. No właśnie. Czy są jakieś fajne? Kontrakty. Aj no, zbiór jest to, ale kurde, za takie marne pieniążki. Tyle roboty. Ale to pięknie wygląda, ty. Bawełna, jak? Za 3000. Nie wiem, co jak co, ale tak się przypasował. Gdzie jest pole numer 29? Ile masz piwy w ogóle? Bo nie wiem, jaką misję sobie więcej. Powiem ci, ile mam do końca. Do końca mam jeszcze 18 minut. To mogę sobie wziąć coś nawet dużego. Pola 29, ty on jest kopię na pewno, także. Chociaż sobie kontrakt musi się skończyć jeszcze później. No bo... Też myślę, że jakoś strasznie dużo tych kontraktów nie będziemy brali, no, ale... Tak na początek to w sumie... I też właśnie chciałem też powiedzieć, że braliśmy sobie pola do jakiejś tam kwoty, no i mamy po dwa pola. I piszcie może ja mi w komentarzach, co mam robić, bo właśnie na jednym polu mam ziemniaki. I piszcie, czy mam po prostu je może, nie wiem, zagregatować, czy zorać, czy po prostu brać je, wypożyczyć przedmioty i je, no po prostu wykopać, no, na swoje i sprzedać. Bo właśnie nie tylko w tym farmingu, ale w niektórych, no we wszystkich prawie farmingach ziemniaki, no z tego co wiem, to bardzo mocno sypią. Bardzo mocno, tak. Bardzo mocno. Bardzo gęstało, o. W ogóle gęścizno, kurwa. Będziemy sąsiad grable i będziemy kuna gablować. Przyjdzie do mnie i ja ze tematem. Dobra, mam misję. Generalnie wiesz co odwaliłem? Co? Wziąłem jedną misję, nie? No, no. I okazało się, że nie wypożyczyłem przedmiotów. O kurde. No i musiałem je manulować, no nie, bo swoich takich nie mam. No. A wziąłem sobie na siewy. To musisz jeszcze sobie kupić te. No, z nawozem palety. No, ale nie muszę, bo anulowałem ci mówię, bo nie, wzią, a, nie no, miałem no, takich maszyn. Normalnie teraz gości jak zobaczyć, jakim ja maszynką wiodę. Mówisz, że taka ładna? No. Normalnie ruskim Tucanu jadę. O kurde. Ruski to 25 euro. Ja. W ogóle to jest fajne, że jakbyśmy chcieli naprawdę coś się mega szybko rozwinąć, to byśmy mogli nawet brać kontrakty i pożyczać przedmioty. Boże, ale by wadka headerem zawalił. Tak. I dawać pracownika na polu, nie? Ale to było już takie moje trochę przesada zdaniem. Nie, no ja na pewno misji za dużo nie będę robił. Przynajmniej takie jest moje zdanie, że na tym... Chociaż, no ale tak jak na przykład teraz no, mam się nucić, no to już lepiej na tą misję no, porobić. No lepiej zrobić, no co mamy robić, no. No tak jak chyba wziąłem bodajże, zaczekaj, za 3000, no ale 3000 chyba to mnie chodzi, nie? Bo na razie, no... można tak powiedzieć, że no... póki się nie rozwiniemy, no to nie będzie tych prac tak dużo. A jak już no, będziemy mieli większe maszyny, no to już wtedy na pewno będziemy też olewać te misje, także no, więc może no, nawet fajnie na początek je trochę z nich pokorzystać. Albo na przykład oszukać sąsiada, jak ja to zrobiłem na Przemyślanej. Co za misję mogłem dostać chyba 9000, to zebrałem 70. Co ty zrobiłeś? A plony mu pewnie ukradłeś. No i sprzedałem w innym skupie. A. Bo na misji no, jest zawsze tak, że no, ja wiem, pokazuje ja ci cel, gdzie jest najdrożej. A ja wiem no, tam, gdzie jest prawie że najdrożej. Najdrożej ci najtaniej ci pokazuje, gdzie najdrożej. No chyba tak. Przeważnie no, to jest najdrożej. A sumie. Myślę tak, ale zawsze ci kazę, że wywieźć, gdzie jest najtaniej. No, no.
Co ty widzisz, co ja robię? Bo ja akurat jechałem trochę to... swoją. Ja to cię nie widzę, ty. Chcesz to sobie przyjść, co ja robię normalnie. Zaraz właśnie tam przyjdę. Kurde. A, no bo takich zestawów na tej wsi to jeszcze nie widziałeś. Freestyle normalnie. O Boże, ale żeby Antkowi wyjechał. Boże, zacząłem... Kurde, ale mi się teraz taki język połączył. Tak samo, to. Zacząłem sobie cofać, nie? Tak w bok, jak to się zawsze kombajnuje. I tak wyjeżdżam na drogę i patrz, Antek jedzie. Tak. Zaraz tam przyjdziemy. Tylko sobie zrobię miniaturkę nawet. Tutaj przy drzewie, w tym cieniu. Ale elegancko, kurde. No i generalnie, no to teraz dwa jednego dnia był, a już myślę, że... W poniedziałek wtedy sobie zrobił przerwę i od wtorku będzie Ubie, w środę Kacpra. Kacpra? Kacpra. Właśnie teraz dopiero tak przemyślałem. U Matiego i ten. I tak będziemy sobie skakać. Myślę, że codziennie, czy robił jakieś przerwy? Znaczy, jakiś niby coś w tym stylu? Właśnie nie wiem. Może róbmy tak, jak się uda po prostu, no. Żeby jak najczęściej. No. Czyli na przykład nagramy na zapas, czy jak tam? No na zapas powiedzmy nie wiem, bo też żebyśmy tak, wiesz, ja jednak... Widziałem już, jak się nagrywa na zapas i... No też, no właśnie też są minusy później tego, bo... są po miesiącu na przykład, to... to już nie jest to. Dobra. Teraz to nas właśnie ciągnie do tej serii, bo... no musi mi się rozwinąć jakoś, nie? No mapa, szczególnie moim zdaniem mapa. Mapa co jak żeby co? Nie było, że to jest... Żeby nie było, że to jest moja mapa, że się chwalę, że coś takiego, no ale jednak polska mapa w miarę, no to jest co innego niż grać na przykład na tej oryginalnej. No właśnie. I też właśnie chciałem powiedzieć, że to jest pierwsza mapa, którą właśnie... No druga. Bo jeszcze Lipinki można zaliczyć do takich map naprawdę udanych. No. I właśnie też mam na polskiej wsi tam pierwszy odcinek właśnie. Taki, bo 19 nie miałem jeszcze z polską mapy. No ja też. Więc no, z polskiej mapy w końcu doczekaliśmy się i możemy sobie pograć. No. Ty! Ja jeszcze na tym zarobię, bo ja przecież będę miał... Wiesz jak to jest, dodatkowe... No to jest kosze. No. Ci, aj, ale ja wiem, zrypałem, bo za takie pole misję 1500 euro, no to trochę słabo. A może chociaż dzięki temu dostanę dużo i sobie sprzedam. A właśnie, ty sprzedawałeś soję, nie? Mhm. A w jakiej cenie była soja? 1800. Mamy tylko jeden skup, nie? A no, nie, dwa są. Ale spada ta soja. O, szkoda trochę. Ło, coś chyba korzeń był. No dwa, ale na tym drugim to jest tylko słoma i siana. No właśnie. I bodajże kiszonka. No, no. W sumie na polskiej wsi w końcu, nie? No. Kurde, chyba muszę sobie dopompować powietrza w oponie w Holandzie. Kurde, ja teraz żałuję trochę, że spada. Będę musiał od razu sprzedać, bo tak jak powiedzieliśmy, że nie mam gdzie wysypać. A zanim to skoszę. To jeszcze możesz sobie przyjść, jak ja sobie tu robię. Właśnie, miałem na nie swoim polu. Właśnie, gdzie ty jesteś? A tu, dobra. Na siebie. Na spuśkę przez miedzo. Do sąsiada. Pędzę. O matko, ty, sąsiad, kurwa. Widzisz, sąsiad, tak się dorobiłem, bo to pole, nowy kombajn. Tam jeszcze zobacz, co na sklepie stoi, w leasingu siedzę. W leasingu, kurwa. Jeszcze stara przyczepka. W sensie nie stara przyczepka, tylko stara i przyczepka. Tak, tutaj, kurwa, sąsiada. Nabytek nowy. Był nas sprowadzany z Niemiec. To chyba z Ameryki Południowej tam. A ten wózek to chyba sobie weźmiemy i sprzedamy, bo niepotrzebny. Tak, ty mówisz, że ci potrzebny, to ci nawet to dobrze dam. O właśnie, bo to jest do mojego. Nie no, ale ci powiem, że jednak na najwyższej grafice gra to jest wyśmienite. No. Ja teraz widzę sobie normalnie sklep, takie rzeczy. No. Żeby nie te góry... Ja sklep widzę, też widzę sklep. Ale ci powiem, jak ty z tej 17 sobie patrzę, nie? No to ten domek tam wygląda konkretnie tam na tych polach. Tam co to moje jest to pole. Midrze, widzę ciebie, widzę cię. Ja sobie tu koszę. No jestem za twoimi plecami centralnie. Teraz mi drzewa. O, i dalej cię widzę. A bo ty z ziemniakami tam robisz? Nie, właśnie na ściernisku ram. Kurde, żebym pojechał. A to tam jest to pole przy randzie samej mapy. No. Bo dużo drzew jest na tej mapie, to też trochę będzie zasłaniać. To też właśnie znało. No ale jednak drzewa dają klimat. No i są te górki. Właśnie następnym, jakbym pole już kupiła, to myślę nad jakąś górką, bo Michał ma zarąbiste. No tak jak ty mam górce. To jest takie no, ja mam te dołki bardziej, takie górki, nie? A ja raczej jak będę sobie coś kupował, to już będę raczej coś myślał nad płaskim czymś. Żeby też tak nie było, że mam same górki i dołki, wiecie o co chodzi. No, żeby też tak nie przemęczać tych ciągników na innym polu. Znaczy,
Ja tak sobie patrzę na pole, naprawdę po tym sezonie, to może jeszcze nie, ale... znaczy, po dwóch sezonach, wiesz tyle pole? Jest pole 16. Chyba nawet na nim byłem. Ono jest stanie, a jest naprawdę ma fajny klimacik. Także, no myślę, że naprawdę było fajne. Jedynie co teraz żałuję, że nie ustawiłem, nie? No. To jest to... te miejsce do transportu z misjami, te takie, wiesz, te takie... no rzeczy, te takie, co transportujesz tylko, a, nie? No. Ale w sumie to misja możemy i bez tego wykonywać, to większość także. A tamte to sobie tak taniej i opłacalne, to... może i nawet lepiej. Chociaż w sumie to nie wiem, czy nie są takie nieopłacalne. Na przykład 500 zł za sam przewóz, a zrobisz to dużo szybciej. To możesz w tym czasie zrobić na przykład 3 takie misje teraz za to skoszenie i możesz więcej zarobić, nie? No. Ja ogólnie to tak samo właśnie, no, Michała, odcinki będę wstawiał, znaczy no już zauważyliście, że wstawiam też na grupę. Na przykład widzieliście ze Standard Deepa też wstawiłem ostatnio. Dziękuję bardzo, tak, ja nie mam grupy. No. Znaczy ja, ja tam mam taką konwersację, nie mam fanpage'a, tylko konwersację, że ludzie mają. No niestety nie mam grupy, nic w tym stylu. Ja mam tylko fanpage, ale tam jest mała aktywność, to i tak nic nie da, także wiesz. Ja właśnie też myślałem na tym, że miałem fanpage dawniej, ale jak straciłem Facebooka, bo miałem to na starym Facebooku, to właśnie fanpage poszedł. Wiecie, like chyba tam miałem. No trochę szkoda. A ja to ja mam jeszcze mniej na tym. Tylko że ja chyba miałem 300 widzów wtedy. To i tak dobrze. Znaczy no, też moi znajomi lajkowali, wiesz? To też mam. No, ten. Ci powiem, że kończę pole, które jest warte 60 tysięcy. No kur... I to ejo! Nie no, ale tak teraz sfakałem, tak sobie myślę, no ale już tyle skosiłem, no to już do kosza. Ale za taką cenę, takie pole, no to jednak trochę. No ale też nie wymagajmy, że za takie pola będziemy zarabiać na misach gdzieś po 100 tysięcy. No właśnie. To małe pola. No. A ile zrobisz? Co? Ile zarobisz za to? No 1500 plus to co sobie sprzedam, myślę, że gdzieś 3000. No jednak przy tyle roboty, no to trochę nieopłacalne, nie? No. Tym bardziej, że to koszenie. Gdyby to był nawóz, to spoko. Bo nawóz moment bym zrobił. Powiem ci, sądzę, że ten pół na tym kole to mi się fajnie tutaj spisuje. Mi się nie podoba na przykład ten pół. No mi też się nie podoba, ale nawet spoko daje radę. Myślałem, że gorzej, że ciężko będzie mi go ogarnąć. Ja mam sobie od kasy, zobaczę. 36666. Numer do diabła chyba. A co ty... aha, dobra, bo ty sprzedałeś ten... ej, serialnie. A co ty sprzedałeś soję? Tak. A nawet się nie pochwaliłeś, ile za tą soję zarobiłeś. Czyli ja nie powiem 7, po prostu. No mówisz, zarobiłem 7 kafli. Ile to miałeś tej soi? 3500? Czy ten? To już w sumie dobra, dobrze. Tobie ile sypło? Nie, no jak miałeś tam cenę praktycznie... co? Ile ci sypło tam z tego pola na górach? Wiesz co, ja miałem... czekaj, miałem zbiornik i trochę. Ile ma mój zbiornik w bizonie? Chyba 3. 4? 3,5 tony. No. Bo to gdzieś 4 tony miałem. No, ale jednak gdzie cena owsa, a tego... o, owiec rośnie, 540, dobra. Może sprzedał u siebie też. Myślę właśnie, że... ty, ja w sobie miał niezły start. Wiemy tak, nie wiem, no. Z 30 łapek tutaj, żeby tak na sam start. I u Michała, nie wiem, z 35. Bo jest słabsza aktywność. Co? Nie uda się. Ale... jak ja... znaczy no, ja wstawię trącinek. I ludzie... no ty drugi, nie? No. No ja myślę, że około 9, 10. Ode mnie pewnie przyjdą, więc... ja... u panie. Ja tak w popołudniu już tak, nie wiem, druga, trzecia, coś takiego. No fajnie jakby się udało, to że moi wędrowali do ciebie, a twoi do mnie, nie? No, to by właśnie spoko było. I myślę, że to się może udać, bo ja tak serię grałem w dwóch, to to chyba każdy będzie chciał oglądać, co ten też drugi robi u kogoś. No. I ale nie Michał bo... właśnie chyba u mnie na odcinku nie mówi, że na 800 subów właśnie wyda mapkę. Właśnie. To znaczy chyba u siebie mówiłem, ale już nie pamiętam. No, ale u ciebie na pewno nie. No u siebie mówiłem, bo pamiętam, ale u mnie nie. Więc no, nie. Mapa nie jest wydana i no 800 sub dopiero. No i jeszcze szybko nie będzie, bo brakuje chyba prawie 40, coś takiego, także... musimy potestować ją właśnie jeszcze.
co ja chcę. No ale nawet jeżeli te 800 zostaje szybko wbite, no to jednak troszeczkę czasu musicie dodać, bo nie chcę wydać 29, chcę po prostu to przetestować. I na pewno właśnie jak coś, to na live'ach już jakbym miał live'a i bym miał po prostu dokończyć save'a, to już bym takie coś robił, ale na pewno nie będę nagrywał singla z tej mapy, bo to nie będzie miało sensu. Nagrywamy we dwoje i... No właśnie. No bo to się by... A jeżeli po prostu będziemy się ogadać coś poza, to będę live'y w dwójkach. No. Powiem ci, że nie żałuję, że nie wziąłem tej małej starej. Jest tak brzydka, nie? Mówisz? W ogóle ten w środku, nie dość, że z przodu masz pół szyby zajmuje ci rura, to jeszcze masz na pół szyby wyrąbane od wycieraczki. Ta, no. Mało tego, jeszcze ten brzydki, ten komputerek starej. Z tyłu też masz dość duże te od wycieraczki, beznadziejna jest ta stara. Też mi się wydaje, znaczy no ja właśnie mało grałem. To już ta większa jest ładniejsza. No, ja właśnie mało grałem właśnie na tej starej. Też. Ona do 17 chyba doszła pierwszy raz, nie? Tak, ona była w DLC. Pamiętam właśnie. Mam zero kredyty, także spoko. Ja w ogóle spłaciłem ten kredyt? Ja pierdził. Także muszę zapamiętać po odcinku, ile miałem hajsu. Ja no, co doda się zespłacić, no bo nie... No. Wybaczcie, no, ale nie chcę by zadrzeć z kredytem, ja zespłaciłem, bo... Ja ale mówiłem spłacić. 10 razy. Tak, właśnie mówiłeś mi, a ja żebym zaczął kupować te maszyny. No. Zaczęliśmy jeszcze gadać, kurde. No. Ale chyba nie wygląda mój ten Nikola z tym drugim. To wiesz co, aż chcę przelecę do ciebie. Bo tak latałem przy tobie na początku, ale odkąd wziąłem tę misję, to zapracowany człowiek jestem. A. Ty tu dużo zorałeś. No. Zorastałe pewnie. Ej, masz minut? Minut mam, już ci mówię. 27. To już... A ile chcesz? No, do 28 zaraz będę kończył, tylko sobie dojadę do środka pola i będziemy kończyć. Ja sobie nie skończę tej... A to może w sumie dobrze, to może u siebie zacznę też to... Ale nie, no dobra, bo ja chcę dwie prace robić. No chyba, że ty masz jeszcze znaczy, coś orki. Ja ci od razu wyślę save'a, bo będę chyba musiał jechać. No i będziesz kończył, nie? No. No. Dobra, więc co? Idę jeszcze tam do Michała, zobaczyć jak tam u niego idzie. No ja sobie koszę cały czas tu. Już mi niedużo zostało. Myślę, że wiele z półpola mam na spokojnie obkoszone. Elegancko te zestawy. Ta stara se stoi. Na Fedzik został na polu, tak teraz trochę... No tak właśnie myślę, że może za mało nawet skruperowałem, ale dobra. Wyżej se stały... Coś sobie właśnie też zarobisz, dobra. Także był dzisiaj ze mną Michał oczywiście w tym odcinku. Na razie. No i co? Link do kanału Michała macie w opisie, także zapraszam na pierwszy odcinek. I co, słyszymy się już w kolejnym odcinku, także na razie, szczaweczka, trzymajcie się, cześć! Pa, pa.